A my byśmy dzisiaj chcieli Państwu kilka informacji przekazać, które dotyczą działań KOWR Koszalin, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie. Informacji, które w całości mają wymiar rzeczywiście skandaliczny i świadczą o dość aferalnym działaniu tej instytucji. Do tego, że PiS zawłaszcza instytucje w takim wymiarze kolesiowskim i nepotyzmu, chyba w Polsce przez ostatnie 5 lat przyzwyczailiśmy się. Mówię przyzwyczailiśmy się, choć to jest wysoce naganne, bo to, że w instytucjach publicznych, rządowych, nadzorowanych przez te środowisko polityczne nominacje otrzymują tylko i wyłącznie działacze PiS, to jakoś nie zaskakuje. To, że specjalistów, ludzi, którzy pracują w tego typu instytucjach, wyrzuca się na bruk, mimo że pracowali tam 20 lat, to też nie zaskakuje, albo dłużej. Zaskakuje rzeczywiście tryb powoływania, bo dyrektorem KOWR Koszalin przez ostatnie lata był ważny polityk PiS w tym mieście i w regionie, pan Nieckarz. Przypomnę, że pan Nieckarz jest radnym sejmiku zachodniopomorskiego kolejną kadencję. Był kandydatem do parlamentu, był przecież kandydatem PiS do Senatu. Pan Nieckarz rzeczywiście w swoim najbliższym otoczeniu zatrudniał w KOWR tylko i wyłącznie osoby zaufane. Zasłynął tylko i wyłącznie z tego, że jest synem znanej innej działaczki PiS w mieście Anny Mętlewicz. Nie pamiętam, przepraszam, jego imienia, pan Mętlewicz. Michał Mętlewicz. Przepraszam, pana Michała pewnie odsłucha, więc bardzo serdecznie pana przepraszam, że nie zapamiętałem tego pańskiego imienia. Ale rzeczywiście bez większego doświadczenia człowiek zostaje szefem, wiceszefem nadzwyczaj ważnej instytucji w mieście i w regionie, z której PiS przecież tak, z której PiS był tak dumny i tak bardzo często chwali się. Ale ja chcę opowiedzieć o działalności tej instytucji przez ostatnie lata, ponieważ działalnością tej instytucji interesuje się bardzo mocno prokuratura i działalnością ludzi zarządzających tą instytucją, bo sprawa dotyczy choćby stadniny koni w Białym Borze. W ramach swoich kompetencji pan dyrektor Nieckarz rozwiązał umowę z dzierżawcą, a do tego prawo mógł rozwiązać, tego nie kwestionuje, z poprzednim dzierżawcą stadniny koni w Białym Borze. Wyrzucił poprzedniego dzierżawcę w zasadzie możliwości obrony. Zajął jego majątek ruchomy w całości, czyli meble, które tam się znajdują, wyposażenie ośrodka, hotelu, i zadysponował tym majątkiem, nie mając do tego żadnych podstaw formalnych, prawnych. Pozwolił na to, żeby majątek został wykorzystywany przez osoby trzecie, które nie mają do tego żadnego prawa. Więcej, wydzierżawił ośrodek stadninę koni w zasadzie następnego dnia bez żadnego postępowania publicznego, bez żadnego przetargu. Od poprzedników pobierał wysokie opłaty idące w kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od nowego dzierżawcy brał 1000 złotych bodajże. Nie pamiętam już tych kwot, ale rzeczywiście były one znikome. Więcej, z tego ośrodka i z tego hotelu tam znajdującego korzysta jego szef, przybywając tam na urlopach, z ruchomości, do których KOWR nie ma prawa. To podlega dzisiaj postępowaniu prokuratorskiemu. Został powołany biegły rzeczoznawca, który dokonuje wyceny majątku, który został bezprawnie zadysponowany przez KOWR Koszalin, przez pana Nieckarza. Ta sprawa pewnie przez następne miesiące, być może lata, będzie prowadzona, choć mam świadomość, że prokuratura pod rządami PiS nie będzie chciała ukarać działacza, ważnego działacza PiS, i będzie wszystko robić, żeby ten proces spowalniać. Ja mam tutaj przed sobą spis spraw sądowych, które są związane bezpośrednio
tylko i wyłącznie z ośrodkiem w Białymborze. Jest ich w sumie 8 obszarów, które dotyczy tylko tego jednego miejsca. Gdyby to było to jedno miejsce, to już bym mówił afery w KOW. Gdyby to było tylko i wyłącznie to jedna sprawa i to jedno miejsce i ona już jest dyskwalifikująca dla całego środowiska, które jest związane z PiS-em i zarządza tym jakże ważnym ośrodkiem obsługującym rolnictwo i działającym na terenie Koszalina. Ale przecież nie prosiłbym Państwa i nie mówił publicznie, gdybym miał powiedzieć tylko o tej jednej sprawie. Powiem o kilku jeszcze innych, choć to też nie wyczerpuje wszystkich spraw, które dotyczą tejże działalności. Bo na przykład powiedziałem już, że tamten nepotyzm i kolesiostwo wielkie, ale jednym z osób zatrudnionych przez pana Nickarza była radna bodajże PiS w Świnowinie. Pani była kierownikiem tegoż ośrodka za delegatury KOW Koszalin w Świnowinie. Tak się składa, że jej mąż był bezumownym dzierżawcą gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa. Co to znaczy bezumownym? Po prostu bez żadnego trybu, bez żadnego prawa wszedł i uprawiał ziemię należącą do Skarbu Państwa. Nie wolno, ale w PiS-ie wiele rzeczy wolno. Więcej, został ogłoszony przez panią kierownik i przetarg na zbycie tej ziemi uprawianej przez jej męża. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w KOW w całej Polsce, osoba, która bezumownie dzierżawi ziemi, nie może nabyć tej ziemi od Skarbu Państwa. Nie ma takiej możliwości formalnej, prawnej. Nie dotyczy to działaczy PiS-u, bo ta pani, mimo że pan dyrektor Nieckarz o tym wiedział, a właściwie jej mąż, kupił ziemię, którą wcześniej bezumownie dzierżawił. Pani została potem, nie wiem czy zwolniona, czy nie, ale pan Nieckarz całą wiedzę na ten temat posiadał i żadnej czynności z tej sprawie nie podejmował. Podobnie niejasne okoliczności dotyczą sprzedaży terenów na terenie gminy Mielno. Państwo wiecie doskonale, że gmina Mielno i działki tam położone, nieruchomości są wyjątkowo atrakcyjne. To dotyczy ogródków działkowych i całego trybu sprzedaży, który był prowadzony w kierunku sprzedaży bezprzetargowej. Również niejasne okoliczności, na jakich zasadach ten proces się odbywał, w jakim wymiarze został przeprowadzony. Niejasne zasady są również finansowania działań dotyczących spółki wodnej powołanej przez osoby fizyczne, ale działających na gruntach Skarbu Państwa, gruntach rolnych nadzorowanych przez KOW Koszalin. Również w tej części pieniądze były przekazywane w sposób niejasny do innej osoby bardzo blisko związanej z PiS i osoby, która przez ostatnie lata przy okazji różnych kampanii wyborczych wspierała PiS. I człowieka Państwo doskonale znacie, nazywa się ten pan zaangażowany w sprawy między innymi jeziora Jamno. Pan Najda, pan marszałek mi pomógł, pan Najda, osoba znana, myślę doskonale, teraz działa jako prezes spółki wodnej i korzysta z pieniędzy dysponowanych przez KOW. Jasne są również wydatki związane z organizacją różnego rodzaju eventów politycznych z udziałem pana premiera Morawieckiego na przykład. KOW Koszalin był instytucją, która finansowała przejazdy autokarami w sumie na partyjną imprezę PiS w Polsce. Finansowała te działania i organizowała rolników, pokrywała koszty przyjazdu autokarów, wynajmowała autokary w tej części. Instytucja taka, jaką jest KOW, nie powinna angażować się w bieżące działalność partyjną, polityczną, a jednak to się zadziało. Są rzeczy również, które dotyczą już bezpośrednio funkcjonowania wewnątrz instytucji. Jakiś czas temu została tam zatrudniona pani, która była w tamtym czasie członkiem PiS-u,
nie chcę wymienić imienia, nazwiska, Państwo łatwo możecie to zweryfikować, została zastępcą dyrektora, a potem została zwolniona z tegoż stanowiska. Tak jak powiedziałem, pani Aleksandra była działaczką PiS, została odwołana z tej funkcji, skierowała sprawę do prokuratury i tam oczekuje, że prokurator sprawą się zajmie, ponieważ w jej ocenie była mobbingowana przez pana dyrektora Nieckarza. Sprawa również jest badana przez prokuraturę, również prowadzona pod nadzorem sądu. Wiem, że tam jakiś proces przed sądem się również w tej części odbywa. Mógłbym jeszcze wymienić kilkanaście innych spraw, choć boję się, że one na końcu będą tylko i wyłącznie zamydlać obraz nieprawidłowości, nepotyzmu i kolesiostwa, które się odbywa w tym ośrodku wsparcia rolnictwa, w ośrodku wsparcia rolnictwa w Koszalinie. Zwróciłem się do ministra rolnictwa z prośbą o powołanie, przeprowadzenie kontroli w Koszalin i wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób, które do tych wszystkich zaniedbań, a nawet działalności poza granicami prawa, bo się dopuściły. I mówiąc szczerze, miałem głębokie przeświadczenie, że ta kontrola będzie przeprowadzona w sposób rzetelny, że zarówno z pozycji Ministerstwa Rolnictwa, jak i z pozycji centrali KOWR, Krajowego Ośrodka Rolnictwa, nie będzie woli tuszowania i fałszowania jakichkolwiek informacji, mimo że wiem, że pan Nieckarz jest bardzo bliskim współpracownikiem ważnych, bardzo ważnych polityków, czyli pana posła ministra Szefernakera i pana posła Czesława Hoca. Nie wiem, z kim jest bliżej, zresztą to nie ma większego znaczenia. Ale uzyskałem taką informację, powtórzę to jeszcze raz, że dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przebywał w Białymborze i dość systematycznie przebywa w Białymborze w ośrodku w Stadninie Koni. Korzysta między innymi z nieruchomości, które należą do osób trzecich. To mam w tej chwili takie przeświadczenie, że oni zrobią wszystko, żeby sprawę zagmatwać i nie wyjaśniać. W związku z tym pewnie gdy już po kontroli, po czynnościach, które zostaną przeprowadzonych, będę Państwa na bieżąco, czy będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co się tam dzieje. I już ostatnie zdanie z mojej strony. Państwo to wiecie doskonale, że pan Nieckarz już nie jest pracownikiem KOWR. Od kilkunastu dni przestał być dyrektorem KOWR Koszalin, stał się dyrektorem zakładu gazowniczego w Koszalinie. Wcześniej do tego zakładu gazowniczego o to zadbał, został zatrudniony jego syn, więc to rzeczywiście też pokazuje element aktywności, działalności tych ludzi. I trochę się boję, że kolejna instytucja będzie w podobny sposób zarządzana. Michał Mętlewicz został zatrudniony na podstawie, czy w ramach programu Pierwsza Praca, no to syn na pewno chciałby się powiedzieć w ramach programu Rodzina na swoim. Tylko to nie jest prywatny majątek, ani Nieckarza, ani pana Nieckarza, ani działaczy PiS-u. Zakres nieprawidłowości, nadużyć, które zostały ujawnione w tej instytucji, jest po prostu ogromny. Jestem przekonany, że dzisiaj prokuratura, tak jak pan senator mówił, pewnie nie będzie chciała się rzetelnie tym zająć i rzetelnie wyjaśnić tych spraw. To przecież wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, że PiS wiecznie rządził nie będzie i kiedyś prokuratura nie będzie już partyjna i będzie rzetelnie realizowała swoje zadania państwowe i o ten państwowy majątek będzie musiała się upomnieć. Dzisiaj to wygląda trochę taka ucieczka. Model działania PiS-u przypomina model działania
jednego z sojuszników politycznych PiS-u, który szkodników przenosi z miejsca na miejsce. I dzisiaj też tak się stało właśnie, jeżeli chodzi o pana Niskarza. Też no, robił dużo szkód, dużo nieprawidłowości, dużo nadużyć w tej instytucji, którą jest KOWR i został przeniesiony na inne, nawet może bardziej lukratywne stanowisko do zakładu gazowniczego. Jest po prostu skandal. A wymiar obyczajowy? I chyba jednak powiem, bo dotyczy polityka i dotyczy działacza PiS, którzy bardzo często używają takich określeń o transparentności, przejrzystości, jasności. Pewnie Państwo to słyszeliście, więc Państwo jako dziennikarze, niekoniecznie opinia publiczna zna te informacje, ale pan Niskarz zasłynął również ze zwyczajnej awantury takiego bicia się pod jednym z lokali w Koszalinie pod prywatką jakiś czas temu. Rzeczywiście sprawa poszła o kobietę, to zostawiam, nie chcę się tym zajmować, ale to było po imprezie organizowanej przez KOWR z publicznych pieniędzy. Człowiek, który, powtórzę to jeszcze raz, jest ważnym politykiem PiS tutaj w regionie. Człowiek, który powinien być wyrzucony i nigdy nie awansowany na żadne stanowisko, jest przenoszony w inne miejsce i dostaje kolejne intratne stanowisko. Znaczy, pytam, jakimi kategoriami kieruje się PiS? Braku kwalifikacji to wiemy, nepotyzmu to widzimy, kolesiostwa na każdym kroku. Co jeszcze się musi zdarzyć, żeby tacy ludzie, którzy mają wpływ na politykę kadrową PiS w regionie, jak Joachim Brudziński, Paweł Szafernaker czy Czesław Hoc, chcieli tego typu osoby odsuwać od działalności publicznej? Co się musi jeszcze zdarzyć?